wszystkich z tej strony spektra, a my wracamy do statystyk w LoLu. Jej! Muszę Wam przyznać, że nie mogłam się doczekać zdobycia 130 poziomu, ponieważ był event związany z 10-leciem, z 10-leciem LoLa i mam mnóstwo rzeczy do otworzenia. Ale może zanim to wszystko, zróbmy najpierw statystyki wyjątkowo. A więc tak, osiągnęliśmy 130 poziom, jej. Mamy złoto, dwie skrzynki, ponieważ udało nam się zdobyć złoto, dostaniemy Atroxa, który w sumie jest trochę taki brzydki i w sumie nie gram Atroxem. Mech. No trudno. Mamy piąty poziom honoru, jeśli chodzi o punkty maestrii, Morgana nadal góruje. Króluje? Tak. Historia gier. Ostatnio gramy sobie różnymi postaciami. Dużo gram Lux. On właśnie tak to wygląda. Niedługo kończy się, za 11 dni kończy się sezon, split trzeci. Nie wiem, dlaczego tu nie mam ozdób, skoro nawet w tym splicie zdobyłam ten taki skrzydełka takie. Nie wiem, jeśli chodzi tutaj chyba nic. A, no statystyki. Ostatnio gram trochę na midzie też. Troszeczkę. Dobra, ale zacznijmy od wsparcia, supporta. B+, ok. Morgana. Wygląda tak. Lux. Wygląda tak. Niko, która jest też super supportem. Zoe, która w sumie nie jest supportem. Thresh, którym się uczę i różnie to wychodzi. Leona, która jest mega mocna, a równocześnie nie umie nią grać. Soraka. Karma. I Pyke, który jest super, ale często nim nie gram. Jeszcze czasami gram Annie z Wayne'em, Brandem, Zero? Grałam kiedykolwiek z Zero? Okej, no dobra. Jeśli chodzi o strzelców, tak. Tristana, Ezreal, Ashe. Nie wiem, o co chodzi, ale ostatnio Ashe jest mocna, w sensie jak gram przeciwko, to zwyczaj mamy problem. I Sivir. Jaki ciekawy ten. Tutaj takie zero. Tak to wygląda, jeśli chodzi o strzelców. Gram też trochę na midzie. Próbuję trochę się poduczyć. Mam Irelię i piękne skórki, które mi wypadły ze skrzyni, więc trochę nią też się uczę. Wo, Veigar i Lux. Tak to wygląda. Ostatnia rzecz na dżungli. Biedny Kane. Ale ja się nauczę. Nauczę się kiedyś, tak. Yelis. Jeszcze dwie. Dobrze, to byłoby na tyle, jeśli chodzi o profil, jeśli chodzi o kolekcję. O. Dostałam je? Aha, specjalnie ich nie odbierałam, żeby ich nie brać. O, właśnie, jeśli chodzi o skórki, mamy śliczną Annie. Mamy śliczną Annie z okazji 10-lecia LoLa, która jest urocza. I udało mi się zdobyć tutaj za 70%. To był dobry deal. Tak, w sumie w te nie za bardzo gram, muszę przyznać. No to co? Chyba wszystko, co chciałam Wam pokazać. Eko! Tak. Więc możemy przejść do skrzyń. Nareszcie! Czemu mam tylko 4 kapsuły? A, bo jedna jest wspaniała. Okej. Jeśli chodzi o tokeny, to kiedy one są? Do 25. Nie wiem, czy jeszcze będą jakieś misje.
Jeżeli będą, to jeszcze poczekam z wydawaniem ich. Dobrze. Zaczniemy od może kapsuł bohaterów. Otwórz pierwszą. Kartus Master. Niebieska esencja. No spoko. Druga. Soraka. Miss Fortune i niebieska esencja. Spoko. Trzecia. Evelyn. I Blitzcrank. Ostatnia kapsuła. Garen. Szako. Szako jest ciekawą postacią. No dobrze. To co teraz? Tak, co mamy? Doskonałą skrzynię, ale to może później. Kapsułę honoru. Fragment średni. A co jak mam już średniowiecznego Twitcha i Warwicka? Aha, skórkę to temu. A, czyli takie w sumie mech trochę. Losowa legendarna skórka, z którą strasznie hejtują ludzie, w sensie, bo to miało być skórki do postaci, które mamy. Wiem, czego Wam jeszcze nie pokazywałam. No właśnie, wybaczcie. Kolekcja bohaterowie. W ogóle zmieniły nam się karty, ale jeśli chodzi o bohaterów, to tak to wygląda. Morgana z 7 poziomem, Lux nadal z 6, Echo, Sivir. Czemu się nie pokazuje? No dobra. Brand, Niko, Eni, Soraka. Też się nie pokazuje. Nie wiem, o co chodzi. No trudno. Varus. Jak widzicie, na tych wszystkich postaciach udało mi się zdobyć skrzynki i w sumie pierwszą postacią, na której skrzynki nie mam, jest Kasia. Też się nie pokazują statystyki, nie wiem, o co chodzi. Ejusz, Veigar, Kane, Zoe. Ej, no. Nie wiem, niestety się nie pokazują. Na Fidlu nie mam. Aha, teraz nic się nie będzie pokazywało. No dobra, to sobie darujemy. Ale jest Irelia. Jej. No tak. Nie działa. Nie wiem dlaczego. Trudno, przechodzimy do skrzyni, bo już nie mogę. Mamy rzadkie jajo małych legend. Mamy normalne skrzynie. Mamy gdzieś 4 odłamki losowych bohaterów, więc to będzie fajne. Mamy wspaniałą kapsułę. Mamy 2 klejnoty, z których wydaje mi się, że zrobimy sobie 2 doskonałe skrzynie. No bo chyba nie chcę nic stamtąd. Doskonała skrzynia i klucz. Jej. Drugi klejnot. No bo nie wiem, jakoś te skórki nie za bardzo, a trzeba mieć 10, a ja ledwo mam 2. Wykuwam drugą skrzynię. Uhu. Dobrze, w takim razie mamy 3 skrzynie. Mamy punkty prestiżu, za które podobno będzie można coś. Oj, nie. Za które podobno będzie można coś dostać, ale no na razie jeszcze nie jest to. Jak mogli nie dać możliwości zdobycia Niko w inny sposób, w sensie za tokeny. Tak jak na przykład tutaj Riven ma taką możliwość. No, więc tak to wygląda, jeśli chodzi o skrzynię. Nie wiem, czy zacząć możemy. Ach, nie wiem, co teraz. Możemy wspaniałą kapsułę otworzyć. Uwaga, otwieram. Kled, Singed i Heimer. Heimer jest w sumie spoko. To tyle z bohaterów, mam nadzieję. Dobrze. To może tak, otwórzmy zwykłe skrzynie, później kapsułę, albo zacznijmy od kapsuły. Kapsuła honoru poziomu 5. Elis. Drugi token. 2 tokeny. Okej. 5 fragmenty kluczy. Miło
cię widzieć. O, jaka urocza. Co? O. Aha, barwy. Mech. Więc mogę mieć dwie barwy do Warwicka i Twitcha. Szafirowy Twitch. W sumie. Nowe nagrody będą dodawane co sezon. To kiedy można zdobyć tylko raz na sezon, ale nie znikają z ekwipunku. Tylko czy te nagrody będą znikać? No dobra. Okej. No dobra. Przemyślę te tokeny, co z nimi zrobić, a na razie mamy do wykucia kilka kluczy. Aż dwa. Jej, dwa klucze. Mamy sporo kluczy. Dobrze. No to to zostawiamy. To teraz otwórzmy może skrzynię. Czarodziejka piżamy Soraka. Ej, w sumie spoko. To była pierwsza skrzynia. Uwaga, uwaga. Druga skrzynia. Swain. Mech. Mam śliczny skin do Swaina, który jest najlepszy po prostu. Więc chyba nie. Dobra, trzecia skrzynia. Skrzynia! Głębi nowanami i klucz. Ale super. No to cóż, mamy kolejną skrzynię. W której będzie Ivern. Mech, mech, mech. Jak to? No dobrze, to było na tyle, jeśli chodzi o zwykłe skrzynie. To teraz tak. Mamy magiczną kulę z czterema odłamkami. Mamy jajo małych legend. Mamy legendarną skórkę, zostawimy chyba sobie na koniec. I trzy doskonałe skrzynie. To może teraz jajko małych legend. Zobaczymy, co nam wypadnie. Uwaga, uwaga! O, słodko. Cichogon. Podoba mi się. I to jajko tak się słodko otwierało. O. A, to jest tu, a jeśli chodzi o TFT, mogę go sobie jakoś ustawić. Czy nie za bardzo? Chyba tu mogę sobie go ustawić. Potwierdzam. Cichogon. Ten jest ładny, ale ten mój też jest ładny. Tak. O, dużo ogonów. Dobrze. Chcę go ustawić sobie. Tak. Jej! Tyle fajnych aren jest i ich nie mam, mech. Dobra. Wróćmy do... A, zaraz. Z tego wyjdę. Wracamy do skrzyni. Więcej skrzyń i skórek. Jej! No to tak, może najpierw doskonałe skrzynie, później waniliową kulę, a później token. Uwaga, uwaga, otwieram pierwszą doskonałą skrzynię. Pomarańczowa esencja. Mech, znaczy w sumie dobrze, ale mam jej sporo już. Dobra, druga doskonała skrzynia. Galaktyczny Renekton. W sensie skin jest spoko, ale nie gram Renektonem. Uwaga! Ostatnia doskonała skrzynia. Cierniowa Morgana, którą mam. No cóż. Dobrze, to teraz waniliowa kula. Uwaga, uwaga, otwieram. Eni Mroźnego Ognia. Szalony naukowiec Singed. Valet Kier Twister Fate. I brand duchowego ognia. Wow! Ile skórek, których nie chcę. W sensie, branda mam, a tymi postaciami nie gram. W sensie, Singedem i Twisted. A ten skin do Annie jest brzydki. No dobrze. Uwaga, otwórzmy legendarny token. Ostatnia rzecz, którą dzisiaj mamy.
projekt G, którego nawet nie mam. Tak, tak jak wspominałam, ludzie strasznie hejtowali to, że dostaje się... Ja nie mam nawet mastera G, mastera I i mech. I chyba, że drugi raz w ogóle dostaję ten skin. Chciałam Leonę, jest taka śliczna. Albo tą nową Ash. O no. Więc tak, w sensie pomysł dostawania legendarnych skórek... Legendarnych? Tak. Jest fajny, dopóki dostajesz postać, którą chociaż masz, albo nią grasz. Widzicie, taka piękna Leona. Ach. No albo... Albo cokolwiek innego. Czemu akurat G? W sensie... No dobrze, więc początek był spoko. Dostaliśmy... Ej, no w sumie jedyne co to ta czarodziejka piżamy. Ewentualnie. Bo nawet w sumie nie wiem, jak ona wygląda. Mych. No dobrze, to byłoby na tyle. Miałam nadzieję, że będzie coś fajnego, a w sumie nie za bardzo. No trudno. Tak czy tak, dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku League of Legends.